Witam, witam. Dzisiaj komentujemy mecz mojego kolegi, który jest w Silverze, również tak jak ja, lecz gra z jakimiś tam kolegami. Nie wiem, nie sprawdzałem ich rank. Widzę, że tutaj na sam początek, może nie na sam początek, ale taktyczny flash, nikt się tego nie spodziewał. Pewnie przeciwnik nawet nie wie, co się dzieje. To było specjalne, żeby oszukać przeciwnika. A tak na poważnie, to ciekawi mnie, czemu splashował. Na dżungli tutaj gra jakiś Kane. Na sam początek nie ma co oceniać, no akurat mi to jest wygrany po stronie Pieselskiego tutaj. Co do topa, aktualnie tutaj wygrywa Maciek Pieselski. No ale zobaczymy, jak to później pójdzie, bo Kayle jednak jest pod late game'a bardziej. Ekko tutaj zrobił sobie żuka na górnej części. Tutaj Kane chyba może być starcie jakieś, chociaż raczej wątpię. No niepotrzebnie tutaj Tristana się wbiła, zbyt głęboko weszła trochę. Mogła zostać zestunowana, dobrze z tego wybrnęła. Czy tam wybrnął. Tutaj Ekko trochę głupio zrobił. Idzie Kane. No, nie widziałem tego do końca momentu. Tutaj Kane goni Ekko, no i prosi o pomoc, no ale wątpię, żeby ktokolwiek mu pomógł, no bo jednak nie wiem, co to jest w ogóle za połączenie. Tutaj Tahm Kench i Rengar. Według mnie to jest... Nie, może wypalić to połączenie. Widzę, że tutaj Tristana ma mały problem z internetem. Nie, trudno. Mam nadzieję, że cokolwiek słychać jakiś tam... Może w sumie nawet podgłośnie, żeby było lepiej słychać. Powinno być teraz coś słychać. No, no i tutaj widzę, że przyciągnął, trochę obił. Ma ulta, więc mógłby już tutaj bardziej podjeżdżać. No tylko wiadomo, nie podwierzą. Mamy tutaj Tristana z... Tristana ma dużą przewagę tak naprawdę. Nie wiem, co robi Akali, po co się tak wbija. Bo tak naprawdę już tutaj z Akali za długo nie pożyje. No jeszcze z pomocą Kayna. Tutaj no, Ekko dobił. No tylko że Ekko dużo HP straci w miarę. Więc na smoka raczej nie pójdzie. Tutaj będzie chyba gank szykowany, no tylko... Jednak za bardzo pod wieżą stoi, wątpię, że ten gang był jakkolwiek udany, patrząc na to, że on nie ma szóstego poziomu, ja bym na jego miejscu nie gankował, ale nawet na szóstym poziomie to... No i tak naprawdę koniec, jeżeli chodzi o tego ganka. Ekko w bazie, Lux, a myślałem, że Lux jest AFK. Aktualnie przynajmniej w złocie wygrywają. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Tutaj chyba będzie jakiś podjazd ze strony Pieselskiego. Zaraz zobaczymy. Jakoś tutaj tak patrząc na jego styl gry, zdaje mi się, że zaraz tutaj będzie przyciągał, włókł i R-kę dawał. Ale jednak woli sobie zejść do dżungli tutaj najwidoczniej. No i tutaj spotyka Ekko. Zajdźmy tak średnio się przyda. Coś mi średnio się udało przyciągnąć. Galeku chociaż trafione. Idzie mu wsparcie, całe szczęście. Tutaj już Kayle. Nie wiem w sumie, po co idzie tutaj Kayle, jak oni jedynie oboje mogą paść przez to. No i tutaj jest mocno obijane, ale duże leczenie ma Dariusz i to go tak naprawdę uratowało. Tutaj Kayle, no w sumie nawet dobrze sfleszował. Dobre zagranie było ze strony tej Kayna. No i tutaj... Nie no, czy Akali nie poszło... A nie, myślałem, że Akali poszło AFK. Może być ciekawie, tutaj Pieselski ma Warda, co prawda, ale Akali tutaj idzie. Ja nie wiem, co robi tutaj Akali. Przychodzi jeszcze Ekko do pomocy. Chyba będą robić Herolda. Zresztą Harolda, nie wiem, jak to się tam... Herold. Przynajmniej ja tak gadam. Ale w tym czasie... Kayle, a jednak nie. Myślałem, że już będzie robił smoka. Jednak idzie pomóc tutaj. Tutaj niezła wymiana, jak wymiana bardziej. No, można powiedzieć, że Tristana już lepiej, że została pod wieżą, wróciła się właśnie tak, jak to robi. Tutaj może być niezła wymiana. Ekko wziął tutaj sobie dosyć dobrze raptorki od Kayna. W zamian za to musimy trochę oddać swojego HP. Tak naprawdę Kayle by mógł już... No i właśnie to zrobił już raczej. O, ale dobre zagranie ze strony tutaj Ekko. I tak naprawdę teraz już jest Kayle, już ma tak trochę... Ale dobrze, Tristana przyszła, dzięki tak naprawdę Tristanie.
Na pewno coś to dało. Dobrze tutaj Piselski zszedł. W razie czego pewnie asekuracja. Kaylee nie wiem, co tutaj robi. Może się dowiemy za chwilę. Nie wiem też, dlaczego on tutaj stoi. Ciekawie. Może to jest jakiś rodzaj taktyki. Taktyczne opuszczenie gry. Najlepszy sposób, żeby w ogóle wygrać grę. Wiadomo, Dariusz, który tutaj tak naprawdę w teamfightach robi... Patrz na tą drużynę, no, raczej najwięcej wraz z Kane'em będzie robił, no to najlepszy sposób jest pójściawka, wiadomo. Ekko tutaj z Kane'em walczą o smoka. Przychodzi tutaj do pomocy Tristana, która za dużo nie zrobi, chyba że właśnie Ekko zrobi coś tak głupi błąd jak aktualnie i tak naprawdę już powinno być po nim, jeszcze smok go tutaj zaatakował. Mógłby Kane robić smoka i właśnie go robi. Tutaj wątpię, żeby raczej Lux ukradł do tego smoka, ale mogłaby w sumie spróbować. Ma ulta zaraz, więc... No, już nawet ma. Byłaby szansa. No chyba, że on zesmajtuje. Tutaj leci mocny gang. Dwóch na jednego tak naprawdę. Tylko przydałoby się, żeby Kane teraz ją podrzucił. A, nie ma wieżyczki, no to... Szybko poszło. Tutaj wszedł gang od Kane'a, ale gang w ogóle nieudany. Czterech na jednej linii, prawie jak Aram. No można powiedzieć, że Aram, bo Dariusza nie ma. No i tak naprawdę niepotrzebnie wszyscy tutaj zeszli. Bo w tym czasie sobie taki Ekko na przykład może sobie zgarnąć takiego tutaj Herolda za darmo. Bo jednak wie, że Kane jest na bocie, to mu nic nie zrobi, a patrząc na prędkość robienia tego Herolda, no to zanim to zejdzie, no to, zanim tutaj przyjdzie Kane, no to trochę mu to potrwa. W tym czasie wrócił już Dariusz, mam nadzieję, że będzie tutaj coś robione. Herald został pokonany przez Ekko. Pewnie teraz Kane jest trochę zdenerwowany, że jednak nie ma tego obiektywa, bo na pewno może im to pomóc, jeżeli chodzi o gold, no ale jeżeli rzuci to po 14 minucie, to na pewno mniej to pomoże. Ale jeżeli rzuci to w sumie na górę, idzie sobie teraz tutaj Ekko na topa. Mógłby wraz z Akali pomóc zabić tutaj Tahmkencha. Tahmkench się dobrze wycofał. Gdy go ktoś mógł zestunować wcześniej na przykład, no to by było dobrze, no ale... No. Tutaj cała drużyna się już zbiera, Tristana jeszcze tam dobiega. Rengar jak to Rengar, bot jak bot, zostaje na bocie, no, tylko tak naprawdę support tu przyszedł. Tutaj dobrze przyciągnął jedna osoba, mógłby drugą zaznaczyć i przyciągnąć. Przyciągnąć, no, serkować. No i Akali tutaj uciekło. No i tak naprawdę Herold rozwalił wieżyczkę, ale po jednym uderzeniu już zniknął. Ciekawy mecz na błocie, naprawdę to się najwięcej dzieje, jak to jest możliwe. Rengar to ja nie wiem, dlaczego nawet w krzaku nie stoi. On nie ma jak skoczyć nawet, no tutaj po prostu poczeka, aż ktoś przyjdzie. Może myślę, że nie ma, no nie ma w sumie szans na dwóch. Idzie tutaj mu dwójka z pomocą. Więc raczej powinien zdać się radę, tylko mnie ciekawi, dlaczego ten Rengar nie wyszedł wcześniej. On już mógł wychodzić, pokazać się, żeby jednak oni się na nim skupili. Niepotrzebnie, trochę źle rozegrane według mnie. Mogło być to lepiej rozegrane. Nie wiem, po co on teraz ultował. No ale jak kto woli. Tristan idzie z pomocą do Tahmkencha na mida na Akali, ale chyba jednak woli sobie zrobić tutaj żuka na rzece. Na bocie może być dosyć dobry fight, jeżeli by tutaj... Dobrze tutaj załatwili, tylko nie wiem po co Kane tutaj stoi tak naprawdę. Ajaj. Trochę średnio mu to wyszło. O tej może być dobra wbitka, no tylko szkoda, że Kane się wtedy wycofał i nie trafił ani ku, ani niczym i przez tak naprawdę pada im Tahmkench. Głupio trochę rozegrane. Tu w końcu coś trafia, no ale za dużo to nie da, patrząc na to, że Rengar dostaje ultem od Lux. No i tak naprawdę... Szkoda mówić, szkoda gadać nawet. Nie rozumiem, po co był mu ten flash. Jakby Kane go zakrył. Głupio rozegrane akurat. Caitlyn może dużo robić później, bardzo dużo. Tak naprawdę najwięcej osób musi się skupić na... Jakby oni będą się pewnie w lejcie skupić na Tristanie i na Dariuszu. Bo patrząc na to, co tutaj się dzieje, on teraz arkuje, a nie ma arki, no to... No, jest dosyć mocny ten Kane, ale wątpię, żeby był aż tak mocny, żeby sam na dwóch zrobił. Czym bardziej, że Caitlyn jest nafidowana.
został zastosowany tutaj przez Lux. Dochodzisz tutaj Akali, będzie niezła bitka, 1 na 3 można powiedzieć. Jeszcze tutaj Kaylee przychodzi do walki. Będzie się tutaj zbierał jakiś teamfight większy, tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba, że się wszyscy wycofią. Tutaj idzie Dariusz z Rengarem, patrzę na to, co tutaj się dzieje. Wątpię, żeby to jakoś wypaliło, bo jest dwóch jedynie, ich tutaj jest czterech, no to dwóch na czterech, to wątpię, żeby to jakoś zadziałało, czym bardziej, że Rengar nie ma jakichś bardzo dobrych statystyk, no ale przychodzi reszta drużyny, może się teraz coś tutaj ciekawego stanie, oni się za bardzo wycofują, przez co tak naprawdę wątpię, żeby kogoś, może jedną osobę tutaj wyłapią i to już będzie koniec. Przychodzi jeszcze tam Kench, wyłapuję tutaj od Kaylee. Tak naprawdę, jeżeli wszyscy by się wycofali, co zrobiła Kaylee? Niepotrzebnie weszła w nich wszystkich. I Kaylee tak naprawdę padło przez to, że za bardzo tam do nich podeszła. Oni to już się wycofują z tej wieżyczki, no bo nie ma co już po tej wieżyce zbierać. Nie wiem, co robi Ekko, nie wiem, po co on tutaj przychodzi. To jest... Może i zabije tą jedną osobę, nawet... Tak, udało mu się zabić, no i wycofuje się, no i bardzo dobrze zrobi, tylko powinien jak najszybciej, bo... Mógł to wykorzystać, żeby przeskoczyć przez ścianę, byłoby lepiej znacznie, ale... Goni mu tutaj, nie wiem po co go w trzech gonią, czym bardziej, że Dariusz mógłby sobie zrobić tutaj żuka na przykład. Chce go niby tutaj od tyłu zajść jakoś. No i Ri. Nawet nie zgarnął sobie asyst za to bieganie. Smok tutaj hextechowy jest już zrobiony. Sam... Tak, smok. Przychodzi tutaj Katie, nie wiem po co przychodzi, trochę za późno. Rengar sobie tutaj przy krzaczku siedzi, może się tutaj zbierać na kolejny teamfight. Tak naprawdę oni mają bardzo dobry team, jeżeli chodzi o teamfighty, bo... Patrząc, u nich jedynie Ekko jest dobry taki w teamfightach, tym ultem, jeżeli by trafił w każdego, no to może zrobić dosyć niezły ten damage. Tutaj Dariusz został zestunowany, obity kilka strzałów od Caitlyn. Kaylee tutaj wraz z... O, to jeszcze jest walka tak naprawdę przegrana, można powiedzieć, no bo Rengar jednak nie ma szans na Ekko. Tak jak myślałem. W tym czasie Tristana padło... Nie, Tristana zabiła Kaylee, a Kaylee zabiła Tristanę, tak. No, nie Kaylee, Akali, mniejsza. Caitlyn, no. Kaylee została tutaj zabita przez Tom Kencha wraz z Kaynem. Ekko przychodzi tak naprawdę trochę za późno. Nie wiem, co zrobił Tom Kench, niepotrzebne to było, co prawda. No i przez to tak naprawdę pada Kane. No tutaj wycofał się, bardzo dobrze to zrobił, nie ma szans tak naprawdę na tam Kencha, no chyba, że mu Lux pomoże. Przychodzi tutaj z pomocą jeszcze Darek, no i tak naprawdę jeszcze tutaj Ghosta służył, no i... Flash, Ghost... No tak naprawdę po użyciu tych jakby umiejętności, nie wiem jak to nazwać, już tak naprawdę nie opłacałoby mu się wycofywać. Tutaj Kane trochę niepotrzebnie wchodzi, ale zbiera się tutaj, wyłapali tutaj bardzo dobrze Akali. Akali niepotrzebnie się wbiła, mogła sfleszować i uciekać jak najdalej, tylko mogła ma dostępnego flesza i podpalenie. Nie wiem czemu go nie użyła. Ale trudno, no i tak naprawdę nie wiem jakim cudem oni to wygrali. Ekko tutaj już ma bardzo dobre statystyki z tego co widzę. Może nie najlepsze, ale na poziomie Caitlyn, jeżeli chodzi o kille, to z minionami trochę gorzej, ale ma jedną asystę więcej od niej. Jeżeli chodzi co do przeciwnego junglera, no to na pewno Ekko ma jednak więcej tych killi, ale za to mniej asyst. Jednak ma w sumie więcej minionów i to też na pewno coś pomoże. Tutaj starali się coś wyłapać tam Kencha, ale jest zbyt tankowaty. Nie wiem trochę co robi Pieselski, trochę za bardzo wchodzi. Może padnąć, chociaż damage nie był taki wystarczający od Ekko. No tylko niepotrzebnie zużył wtedy R-ki, bo gdyby jednak upewnił się, że może dobić tą Caitlyn, tak naprawdę Ekko też by mógł już nie żyć. Tutaj Kane jeszcze wchodzi, ja nie wiem po co on robi 1 na 2, to jest trochę głupie, no dobra, jednak teraz mają 2 na 2 mieli, no tylko w sumie dobrze nawet, że nie zaczynali tej walki, bo jednak jakby było 4 na 2, no to raczej by to przegrali. Tutaj Kane podjeżdża Akali, no Akali tak naprawdę się wycofuje, Caitlyn leci tutaj już z pomocą. Tutaj może zacząć za chwilę jakiś niezły teamfight. A gdyby to Lux trafiła tak naprawdę, to pewnie gdyby wszyscy wbili się w Kane, to mogliby go wyjaśnić na spokojnie. Tutaj Tom Kench dosyć ostro wbija. Tak naprawdę Kaylee gdyby się przesunęła, tak naprawdę mogłaby być bezpieczna. Ekko trochę głupio, że akurat w tego tanka niepotrzebnie zonia użyto. Tutaj Tristana zabiła Akali, po czym się wycofała. Jest ich tutaj trzech, więc
Tak naprawdę Tristana mogłaby tutaj zostać, chociaż w sumie patrząc na jej HP, no to... No i tutaj Lux wybiła ich dwóch. Tak naprawdę w sumie nie wiem po co tam Kench go R-ką wziął. Nieźle obijany jest tutaj Dariusz. Dariusz tutaj sobie jeszcze zrobi raptorki smog, już jest dostępny, tak samo również mogliby iść na Barona. Niby to drużyna pisarskiego wygrywa, jeżeli chodzi o killa, ale patrząc na złoto, na wieże, na smoki, mają jakby trzy wieże, dwa smoki, no to mimo wszystko jednak w minionach przegrywają. Tak dosyć w miarę mocno. No tutaj Tristana co prawda probiła Lux. Rengar zabił Ekko, Tristana zabiła Akali, no ale... No teraz już przewaga złota jest dosyć dobra. Wcześniej była wyrównana, mimo że tak naprawdę oni powinni raczej prowadzić. Tutaj chyba będą dive'ować Caitlyn pod wieżą. Ale jednak... Tutaj widzę, że wchodzą w pułapki. Caitlyn może to łatwo wykorzystać, coś postrzelać. Nie opłaca mi się dive'ować. Coś tutaj widzę, że tam Kench próbuje, ale... Ale jakoś nieskutecznie. Tutaj nie wiem po co tyle osób na kamyki poszło. Będzie to chyba próba zrobienia ich od pleców. Kane tutaj trochę się wycofuje. Patrząc na to, że ich tyle idzie, niepotrzebnie się tutaj wycofuje. Przychodzi Dariusz, Dariusz ociąga od teamfight. Tutaj Ekko bardzo dobrze zrobił. No i tak jak patrzę, trochę dziwnie to było rozegrane. Źle użyty ult od Dariusza. Bo jednak... Za szybko go użył, mógł go później użyć. No i tak naprawdę teamfighta raczej powinni przegrać. Aktualnie jest wymiana tak naprawdę dwóch za zero. No, nawet nie, nawet czterech już jest. U nich nikt nie padł tak naprawdę w drużynie niebieskiej, a w drużynie pieselskiego cztery osoby padły. Jedyny kto przeżył to jest tak naprawdę Kane. No ale za to jak tak patrzę, tutaj Kayle już im rozwala kolejną wieżę i... Jest ten mecz dosyć bardzo wyrównany. Kane tutaj ma ostrą walkę z Kaylee, ale tak jak przypuszczałem na samym początku meczu, Kaylee będzie dosyć dobra w późniejszym. Jedyny tak naprawdę, kto może coś więcej zrobić, to jest ta Tristana, której się to udaje. Przychodzi coś tutaj Akali, ale mam nadzieję, że nie będzie się wbijać. No tutaj Q nietrafiony. Rengar to już biegnie, wyłapali wszyscy Kaylee, a Caitlyn, ale udało mi się uciec. Tutaj Tristana zerkowała i tak naprawdę już po Akali. Tristana z kolejnym fragiem na Lux, Ekko zabija Tristanę. Ekko z Caitlyn tak naprawdę na Dariusza, to wiadomo, że Dariusz przegra, no bo obydwoje jakby w pewnym sensie umiem zadać jakąś umiejętność na odległość. No Caitlyn jest ogólnie odległościowa, patrząc na Ekko, który może tak naprawdę z Q zadać obrażenia, z E odskoczyć, no to jednak no... Drużyna czerwona, czyli drużyna Piesolskiego, planowała się poddać, ale jednak nie udało mi się poddać. Tutaj niezła, tutaj widzę wymiana. Oj, tutaj Ekko służył sobie za nie. Kane próbuje coś zrobić, no ale jednak ult od Ekko zadaje ogromny damage, który zmiatł tak naprawdę Kane'a z powierzchni ziemi. Rengar tutaj próbuje jeszcze doskoczyć. Atakuje go, ale nie wiem, czy mu się to uda, jak jednak... No tak jak myślałem, nie udało mu się to. O, widzę, że Ekko ma dużo szczęścia. Tutaj była walka Tristana z Kaylee, którą Tristana wygrała z połową HP. Tristana to już ma full builda praktycznie, no jeszcze zamiast butów by mogła sobie coś kupić i wtedy już powinna wszystkich dosłownie rozwalać. Tutaj może być niezły... Tutaj coś się tutaj będzie działo, ale jeszcze nie wiadomo co. Tutaj próbuję sobie Barona zrobić, jestem ciekawy, czy im to wyjdzie, bo jednak tamta drużyna siedzi im tuż na ogonie. Trochę słabo, że tak naprawdę oni mogą przegrać tego teamfighta, przez to, że też Rengara tutaj nie ma. Nieźle jest tutaj... Ajajaj, ja nie wiem jak te Q nie trafiły, ja nie wiem po co ta R-ka była tak szybko, mogę jeszcze jednego chociaż hita na spokojnie dać, na pewno by to coś pomogło. Tristana jak padłam, to już tak naprawdę...
Już tak naprawdę koniec, bo Kane nawet jak wbił się ich, to aż tyle by się nie uleczył. Rengar tutaj próbował sam zrobić sobie smoka, ależ coś za bardzo go ubił. Kaylee robi smoka, ale tutaj Rengar próbuje coś podejść i Rengar zostaje zmieciony przez Kaylee. Tutaj rozpoczyna się teamfight, Ekko już został bardzo szybko wyłapany, tutaj będą chyba podchodzić bardziej pod Akali. Akali ledwo co akurat Kane'em wyłapał, ale jednak przez to, że spo Caitlyn można powiedzieć. Kaylee tutaj wraz z resztą ekipy rozwalili Tristana, która sama tak naprawdę na trzech poszła, Tahmkan najwidoczniej też. Kane z Dariuszem próbują coś zrobić Kaylee, ale ona tak naprawdę gdyby dłużej przeżyła, użyłaby ulta, to mogłaby tego flasha służyć po jakimś czasie, ale trudno. Mel jest tutaj dosyć bardzo wyrównany, drużyna czerwona ma problemy z pingiem, niepotrzebnie weszli we dwójkę w tyle osób, bo no, krótko mówiąc, już jest po niej. Jeszcze tutaj Tristana najlepiej, żeby uciekała jak najdalej umi. Służyła flasha, służyła chyba W. Kane ma 500 pingu, jak widzę. Tristana co jakiś czas rozłącza, próbuje coś zrobić, no ale brakło jej trochę jednak. Gdy miała więcej HP, to na pewno by ich tutaj ubiła. Rengar tutaj coś próbuje zrobić, no ale jednak zostaje szybko pokonany. Dariusz z Kane'em już się tutaj odrodzili, będą próbowali biec, no to Akali tutaj jednak myśleli, że jednak nie będą. Nie wiem jak Kane może grać na 700 pingu, przynajmniej z tego co ja tutaj widzę. Tutaj Ekko podjeżdża Tristana, no to prawda rozwala go, ale jednak z małym HP. Całe szczęście ma dużo kraje życia, więc może się tutaj rozpocząć walka. Nie wiem co robi Kane, dlaczego on sam wchodzi, dlaczego on sam zaczyna się nawalać. Tutaj no dosyć dobrze Dariusz zrobił, ale jednak mu troszeczkę bliżej podejść, żeby jednak to odstraszenie tutaj na Kaylee zadziałało, no ale niestety ult zmarnowany, bo Erka Kaylee poszła. Tutaj cztery osoby walczyły, no i udało mi się wygrać tego teamfighta, dużo się tutaj stało. Będą teraz zapewne pushować linię jak tylko mogą, chyba pójdą na obrażenia dla Tahmkencha. Tahmkench będzie miał mały problem tutaj z tym HP. Jednak lepiej, żeby się wycofał, bo Ekko już tutaj biegnie. No tutaj Ekko czyści linię sobie tutaj. Czyści falę. Kane trochę go podrzucił. W tym czasie smogi, że zrobiłem tutaj Tristana, pomaga w zrobieniu smoka. Ekko mógłby go łatwo ukraść, gdyby poczekał, gdyby miał. Niepotrzebny był ten. Ajaj. Niepotrzebna była wtedy ta R-ka i flash. Głupio rozegrana, mógł tak naprawdę użyć tylko E, żeby wbić, spróbować ukraść tego smoka i później kliknąć R-kę, żeby się wycofać, albo ostatecznie flasha użyć do tego. Przynajmniej ja tak robiłem grając Ekko. Tutaj Akali jest wybita. No teraz to już się odwraca bardziej na stronę czerwonych w zwycięstwo na tej mapce. Dariusz tutaj widzę, puszuje od topa, no cały czas jakieś problemy tutaj są, albo to Kane ma, albo tutaj Tristana. Na pewno trochę się tutaj na farmie, no ale na pewno nie dobije raczej. No raczej na pewno nie dobije tyle co ma Kaylee w tym meczu. Caitlyn tam padła, tutaj Dariusz rozwala wieżyczkę. Rozwalają również wieżyczkę inhibitorową już tutaj na midzie. Tutaj została R-ka puszczona od Lux, która zadała trochę damage'a. Stara się tutaj Tristana zabić, jednak tą Lux na lesie jednak się udało. Próbowała wyskoczyć, całe szczęście, że miała anioła stróże. Kaylee jednak robi ogromny damage, lecz niepotrzebnie się za bardzo wbija. Ekko tutaj jeszcze próbuje coś zrobić. Dostaje duży damage od Tristana, ale ją zabija. Kane stara się uciec, ale jednak tutaj wraca do walki, żeby jak najwięcej HP sobie odnowić. Akali nie ma tak naprawdę szans przez to, że w early game dosyć mocno przegrywała. Rengar jeszcze tutaj wleciał na ulcie, ale to już chyba będzie koniec dla drużyny niebieskiej. Tak mi się wydaje. Bo tutaj on, tylko nie wiem dlaczego on dostał dwa teory hity, nie wiem po co on je przyjął. Tutaj już tak naprawdę teraz Caitlyn się odradza, no i my próbowali się tutaj poddać drużyna niebieska, no ale im nie wyszło, ale patrząc na to, że tyle wieżyczek jest obitych, on mógłby tą wieżyczkę rozwalić, szybko podjeżdżać Caitlyn, no ale to już będzie chyba. To już będą kończyć, Rengar to już kończy ten mecz i
Według mnie mecz był dosyć ciekawy. Było dużo teamfightów. Ja już wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, no i cześć.